powiedzcie mi, co to jest? Hooligan 1. Jestem ciekawy, jak on będzie na tych offroadach śmigał swoją drogą, bo tak... zawieszenie ma trochę hardkorowe, powiem szczerze, nie? Weźmy sobie jakiś specjalny kolor. Może normalny jednak. Wygląda hardkorowo, ale zobaczcie. Czekajcie, coś mi on przypomina. Czy to nie jest czasem, jak on się nazywał, Rancher z GTA San Andreas? Rancher? Albo jakiś taki, w GTA San Andreas był pod tym... pod tym radioteleskopem, taki samochód rajdowy, taki właśnie krótki, podobny do tego, pamiętacie? Był jakiś chyba, była jakaś chyba specjalna wersja Ranchera, z tego co kojarzę. Mam nadzieję, że się nie mylę, jeśli tak, to poprawcie mnie w komentarzach. To było już jakiś czas temu, jak grałem w GTA San Andreas, ale wiem, że on zawsze tam stał, można było go wziąć i on jemu tam fajnie zawieszenie chodziło, super wyglądał. Patrzcie, jakie mamy tu oświetlenie hardkorowe. Musimy sprawdzić, czy ono działa w nocy. Koniecznie. Wiecie, jak te listwy LED-owe mocno napierniczają? Włączasz na pustyni taką listwę LED-ową, masz wrażenie, że jesteś w mieście. Tak jest jasno. Naprawdę, to jest hardcore. Trzeba mieć baterię od Tesli z tyłu, żeby to świeciło. Zobaczmy, czy da się coś z niego ściągnąć? Co on ma pod maską? Podejrzewam, że jakaś V8, jakiś ośmiopak. Chyba tak. Ale co to za piekielny dolot? Albo odlot. Nie no, to jest dolot. Ja pierdzielę. Co to za rura jakaś słoniowata? W środku? Czy to jest monitor? Jezu. Ej, całkiem niezłe wyposażenie jak na hardkorowy samochód. Nawet mamy, zobaczcie. Widzicie tutaj? Mamy takie przyłącze na tablet, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć nawigację. Okej, okay, zobaczmy z tyłu, co tu mamy. Da się coś otworzyć? Nie, da się tablicę zmienić. A, da się otworzyć, okej. Okay. Szybę, a, o. Okej. Okay. Mamy tu jakąś wielką, wielkie koło. Nie tylko oponę. A co to? To wygląda jak jakiś wlot powietrza. A, już chyba wiem, o co tu chodzi. Ten wlot powietrza jest połączony z tym tutaj. To jest... Kurde, cholera wie! Sam nie wiem, co to może być, ale... Zastanawiam się, jak to jest w tych rajdówkach. Pneumatyczne zawieszenie? Tak? Ogromny prześwit. Ten samochód jest stworzony do tego, żeby lądować z bardzo wysokich, z bardzo dużej wysokości. Klasa tylko A. Od razu zobaczmy sobie upgrade'y, jakie... Wow, możemy jakieś ospoilerowanie zainstalować? Damn. Wow, nie, nie chcę tego instalować. Będziemy nim jeździć tylko i wyłącznie po offroadach. Aha, spoilerek na górze. Okej, okay, okej. Okay. Może być. Możemy zrobić... Nie możemy zrobić swapa, możemy zrobić napęd... Co? On standardowo ma napęd tylko na tył? Ale dziwnie. No tak, bo tylko z tyłu mamy dyferencjał, z przodu już nie. I tak, instalować teraz napęd na cztery koła w tym samochodzie, gdzie wyraźnie widać, że z przodu nie ma żadnego przełożenia napędu, mamy tylko jakieś tam zawieszenie. I właśnie dzięki temu, że z przodu nie mamy żadnego dyferencjału, ani przełożenia napędu, nic, no to ten samochód wydaje się, jakby miał naprawdę wielki prześwit, ale tak czy inaczej, tak, wygląda jak monster truck, to się chyba zgodzicie, jest ogromny. Możemy sobie zainstalować jakieś dodatkowe ten ulepszenie tutaj. Lepszych opon nie możemy zainstalować. Możemy... nie, tego też nie będziemy instalować, ale możemy zrobić sobie swapa fail, wymianę fail na jakieś inne, jeśli by ktoś chciał. Nie wiem, czy tu jakieś takie będą typowo offroadowe. Te, które były, są całkiem spoko. Po prostu pasują, no nie? Ale jakby ktoś chciał, może sobie wymienić na przykład na takie, na jakieś takie bardziej zabudowane, co? Nie na jakieś tam typowo tunerskie, tylko raczej ani wyścigowe. O, coś takiego na przykład. Nie? Takie, tak by chyba bardziej pasowały. Dajmy sobie te.
Możemy zmienić później ich kolor, możemy poszerzyć z tyłu opony. Fajnie to poszerzanie w Fordzie wygląda, co? Rzeczywiście poszerzają się te całe koła. Nie jest to tam jakoś zrobione tak. No, spoko to wygląda. Ja bym tu od razu jakieś upgrade zainstalował, bo podejrzewam, że w skrocie Atom będzie taki troszeczkę przymulony z takimi wielkimi kapciami. No, zobaczymy, co na standardowym... A, jeszcze weźmy sobie odciążenie chyba, możemy jakieś zainstalować. To będzie chyba tutaj. No, możemy odciążenie. Troszeczkę nam się tam zwiększą staty. Hamulce możemy sobie lepsze zainstalować. Opony mogliśmy tylko poszerzyć, nie? No i w sumie niewiele tych ulepszeń chyba możemy tu poinstalować. I samochód wygląda na to, że zostanie w tej klasie A. Tak. No. Wszystko na to wskazuje, zobaczcie. Bardzo spoko. Mi brakuje offroadowego samochodu w klasie A. Z tym, że musimy jeszcze sprawdzić, jak on będzie sobie radził. Kapcie możemy szerokie dać. I z tyłu też. Trochę nam się polepszą staty. No i co tu jeszcze? Spoilerowanie. Zwiększą nam się staty znacznie, ale ja nie będę tego instalował. Samochód na offroadzie to i tak jest dzicz. Będzie latał bokiem, przodem, do góry, w kosmos i nie tylko, więc dajmy sobie spokój z jakimś tam ospoilerowaniem. Niech on sobie tam lata, ma się nie trzymać drogi. Ale musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz, bo być może... A kurczę, nie spodobało mi się teraz. Wiecie, co mi się nie spodobało? Że nie buja nim tak fajnie. Musimy sprawdzić ustawienia w takim razie w tym samochodzie, jak to wygląda. A, na pewno... Patrzcie, te biegi są i tak mocno skrócone już. Wszystko jest miękko ustawione, maksymalne zawieszenie. Wszystko jest na miękko, a i tak... No to trochę słabo jest, powiem wam. Wszystko jest ustawione na miękko, a i tak samochodem nie buja, tak jakbym chciał. Pamiętacie może, tuningowałem jeden z takich starszych samochodów, chyba muscle carów, i zrobiłem nim, w nim, dałem mu dużo mocy, maksymalnie podwyższyłem i maksymalnie miękkie zawieszenie, nawet chyba standardowe dałem. I nim tak świetnie bujało podczas dodawania gazu. Tutaj jedynie możemy sobie zaobserwować, jak podczas jazdy to zawieszenie będzie fajnie chodziło. Ale nie jest to jeszcze to, czego bym od niego oczekiwał, wiecie? Myślałem, że rzeczywiście on będzie tak nurkował w tą ziemię aż, nie? A on się tak... No wydaje mi się, że to wizualnie zawieszenie jest oczywiście zbyt twarde. Jeśli chodzi o jazdę, to zaraz sobie to sprawdzimy. Pojedziemy sobie jakiś wyścig i ogarniemy, jak on się zachowuje. Na... Jako klasa A, no, trzeba przyznać, że całkiem śmiga. Chociaż... też czuć, że jest lekki, bo każde takie zniszczenie ogrodzenia dosyć mocno go spowalnia i troszeczkę nawet zmienia tor jazdy. W środku wygląda sobie tak podczas jazdy. Tutaj prawdopodobnie jest jakiś monitor, ale w Fordzie jest wyłączony. No i inna sprawa jest też taka, nie wiem, osiąga maksymalnie 150. Jak wrzuca szóstkę, to go już całkowicie muli i już szybciej jechać mu się nie chce. Jakiś taki leniwy jest. Pojedziemy sobie na wydmy, gdzie są zniszczone. O Jezus, a co im tak hardkorowo rzuca? W sumie nie kojarzę filmu, w którym był, w którym uczestniczył ten samochód. Wiem tylko, że jest jeszcze jakaś fura, też taka offroadowa, ale już nie kojarzę, jak ona się dokładnie nazywała. I chyba... Nie, nie kojarzę, żeby była w jakiejś innej grze, ale na pewno kojarzę ten film, było kilka filmików właśnie z tamtą furą. Też taka offroadowa, też oczywiście napęd tylko na tył, ale to na pewno nie była ta buda. Z tyłu to był taki pick-up jakby przerobiony hardkorowo. O shit. Ej, zobaczcie, może uda nam się wjechać na jakiś inny samochód, ten samochód jest naprawdę wysoko zawieszony. To już jest maksymalnie oddalona kamera, jak się okazuje. Spróbujmy wjechać na tego Mini Coopera. Sorry. Teoretycznie moglibyśmy, zobaczcie, że prześwit na to pozwala, że moglibyśmy na niego wjechać. No ale niestety w Fordzie jest to ograniczone, samochody muszą jeździć jednak po twardej powierzchni, nawierzchni.
Aj. Dobra, tu powinniśmy mieć jakiś wyścig. Właśnie, może na nim będzie się fajnie robiło skoki, bo to zawieszenie jest takie dosyć specyficzne. Niby powinniśmy mieć tutaj miękkie bardzo zawieszenie, on powinien nas nurkować w tą ziemię, ale jednocześnie może będzie się fajnie nim właśnie wybijało. I tutaj chyba gdzieś w pobliżu mamy wybijkę. Tak, jest tutaj wybijka do robienia odległości. Zobaczymy. Dawaj, ziomek. Ciskaj. O, to właśnie ten był. Zaraz do niego podjedziemy. A, shit. Strasznie go spowalniają te różne obiekty, które są pozostawiane gdzieś tutaj. A, niestety. Jest też jakiś huligan. Honigan. O, tutaj dał radę wjechać. I to właśnie o tego mi chodziło. Jak on się nazywa? Nawet nie wiem, ale o tego mi właśnie chodziło, tak? Widziałem go w kilku filmikach i on robił niezłą robotę. Zresztą... O, i to jest ten sam, nie? To też honig... Też... Patrzcie, ile on ma tych list LEDowych. Ja pierdziu. Ja mam takie mocne LEDy w rowerze. Jeden mi się spalił już. Ale te listwy dają tak ogromną moc świetlną, że to jest szok. Zobaczcie, on tutaj jeszcze ma po boku. No mi się wydaje, że ten samochód tutaj, ta ciężarówka, jest bardziej hardkorowym wozem do jazdy po terenach i rzeczywiście nim się jeździ fantastycznie. A ten tutaj... Może gdybyśmy zrobili konwersję napędu na 4 koła, dodali jeszcze jakąś... Mogliśmy tam dodać turbosprężarkę? Coś takiego? Sprężarkę po prostu? Coś tam chyba było, nie? To może wtedy by jakoś tam cisnął, ale teraz to mi się nim jeździ bardzo ciężko w prostej linii na wybojach. Może jakbyśmy troszeczkę usztywnili stabilizatory, to by było lepiej. Albo dodali ospoilerowanie. No w takim samochodzie ospoilerowanie to tak... Słabo trochę, co? Ale mamy tutaj wyścig niedaleko. Sprawdźmy, bo może na wyścigu pójdzie mi lepiej niż normalnie jazda. Chodźmy, sprawdźmy to. O, i tutaj właśnie mam tego. Zobaczcie, że to jest też ten Monster Energy, no nie? Tropy Track. Ladwin. Tak? Zobaczcie, ten jest naprawdę o tyle większy? No nie? Nie wydaje mi się, żeby on był aż o tyle większy, ale sprawdźmy, jak będzie wyglądał na tle innych samochodów, z którymi będziemy się tutaj ścigać. Podejrzewam, że pojawi się jakaś rajdówka, jakiś taki... O, shit. Pojawił się... Nie, same wielkie molochy się pojawiły. O, fuck. No i ten powinien być od nich dużo większy, bo tak na obrazku widzimy... To jest chyba taka zachęta do kupna, no nie? Tego DLC, bo tak na obrazku widzimy, że on jest dużo większy. Ale z drugiej strony, jak oddalimy sobie kamerę, to już jest maksymalnie oddalona kamera, to on... To jest dalej takie wielkie pudło, nie? I to nie jest stale aż takie dobre, bo... Wizualnie może okej, fajnie, bo mamy dużego w końcu, raz w życiu mamy dużego. Ale z drugiej strony... No jednak ciężko jest widzieć coś naprzeciwko siebie, nie? I tak ciężko jest coś tam ominąć, coś z wyprzedzeniem coś sobie zaplanować, żeby ten... Tutaj dało się nam wyznaki, napęd na tylną oś tylko i wyłącznie, bo ciężko było mi wystartować. Oczywiście gdybym miał włączoną kontrolę trakcji, tak chyba zrobię na następny wyścig, że sobie ją włączę, to poszłoby mi tutaj lepiej, lepiej by mi poszedł ten start. I teraz wyjątkowo słabo, bo no właśnie. Hop, ciskaj tu. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tu pojechałem, bo te naprawdę te skrzynie różne, jakieś tam wertepy, jakieś beczki bardzo go spowalniają. I ciężko go utrzymać w tej prostej linii. Myślę, że warto sobie te stabilizatory troszeczkę usztywnić, żeby tak nie latał od lewej do prawej. Nie można go utrzymać w prostej linii, no. Jest bardzo ciężko. Naprawdę. Nie wiedziałem, że aż tak będzie hardkorowo. Do driftu okej. Może on właśnie jest do takiego driftowania po offroadzie, jak myślicie? Nie oglądałem filmu z nim. Kurde, komar mnie atakuje po nosie. Nie oglądałem filmu z nim, nie wiem jak on tam...
do jakiej akcji jest tutaj zaprojektowany w Forzie. Powiedzmy sobie, może tutaj w skrzynie. Jest ciężko. Trzeba koniecznie... Koniecznie te stabilizatory jakoś usztywnić i wtedy może to jakoś będzie jeździć, bo za każdym razem jakiś wertep, to właśnie po to daje się te luźne stabilizatory, żeby on na tych wertepach sam tak nie skręcał, no nie? A tutaj się okazuje, że każdorazowo, gdy dodajemy gaz, samochód no skręca tam, gdzie on chce, a nie tam, gdzie my chcemy, żeby skręcał. To jest słabe. Tego typu samochody powinny właśnie świetnie sobie radzić na tych wertepach, a jest tu zupełnie odwrotnie. I w przypadku tego auta, tak jak testowałem sobie inne, to było spoko, nie? Ten tuning standardowy, który był przewidziany dla tych chuliganów, był ok. Ale ten tuning tutaj w tym samochodzie nie jest ok. Chyba że właśnie dodanie mu nowych części, które ja dodałem na ulepszenie osiągów, sprawiły, że samochód jest ciężki w prowadzeniu. I to jest główny powód moich narzekań. Ale ogólnie... No nie jest obecnie najlepiej. Może... Nie no, więcej mocy, ja wiem, kurczę, chyba lepiej nie. Ciężko go już teraz opanować, to dopiero... A później jak będzie miał więcej mocy. Dobra, chodźmy sobie... Quit event. I myślę, że spróbujemy po... usztywnić te stabilizatory. To nam powinno troszeczkę poprawić sytuację z tym samochodem. Okej, więc spróbujmy. Cyk. Co tu jeszcze możemy zrobić? Dajmy tak gdzieś na środek wokoło. Tutaj mamy... Weźmy sobie jeszcze troszeczkę tak. Tu mamy na przyspieszenie, tu nic nie musimy robić. Tutaj soft. Niech będą... Niech to będzie wszystko fantastycznie miękkie. I tak jest bardzo twardy ten samochód. Hamowanie, dyferencjał. Podczas skrętu niech będzie troszeczkę taki poluźniony, żeby lepiej skręcał, chociaż i tak w sumie. A dobra, zobaczymy jak będzie się teraz go prowadziło. Teraz powinien bardziej w prostej linii się trzymać. Przynajmniej jadąc po równej drodze. Stabilizatory są bardziej usztywnione. Zobaczymy. Dalej go rzuca, ale już chyba nie tak. Chyba jest troszeczkę lepiej. Ciężko to powiedzieć po kilku metrach jazdy. Dalej go rzuca na boki. Dajcie spokój. Straszny. No, cały czas bokiem leci na offroadzie. Ale to dlatego, że ma też ten napęd na tył. Byłem kiedyś na rajdach. RMF4 Racing Team mnie zaprosił właśnie na ostatni rajd. W sezonie chyba 2016 i wśród wszystkich tam uczestniczących samochodów było kilka, które miały napęd na tył. Wiecie, te samochody są bardzo lekkie, nie mają żadnego wytłumienia w środku samochodu, w środku w kokpicie jest hałas. Nie da się bez kasku wytrzymać od tego hałasu. Wszystko się trzęsie podczas jazdy. Kilka samochodów, które tam uczestniczyły w tych zawodach, miały napęd na właśnie tył i za każdym razem, kiedy wychodziły z zakrętu, bardzo, bardzo dużo miały problemu z utrzymaniem tego samochodu w prostej linii. Za każdym razem ten kierowca, ten rajdowiec miał problem i wiązało się to oczywiście z bardzo widowiskową dla takiego ziomka jak ja, czyli widza, z bardzo ciekawym widowiskiem, ciekawą sytuacją na rajdach, ale z drugiej strony ziomek, który prowadził taki samochód, no miał dużo gorzej. Być może nawet i samochód z mniejszą mocą, ale napędem na 4 koła mógł osiągnąć tam lepsze czasy niż ktoś, kto miał samochód z napędem na tył i wiecie, próbował coś na tym offroadzie zdziałać. Więc samochód z napędem na tył w Forzie Horizon, zwłaszcza ten, bo na przykład mam tego Bladwina, nie wiem czy go zrobiłem też na 4 koła, ale chyba też ma na tył, a już nie kojarzę za bardzo. No to on nim się mi fantastycznie jeździ, naprawdę. Nie jest jakiś tam bardzo szybki, ale jest fenomenalny do offroadu. A tutaj jestem troszeczkę zawiedziony, bo widzieliśmy na zdjęciu, że ten prześwit w tym samochodzie jest naprawdę
bardzo duży, a jednocześnie i myślałem, że to zawieszenie będzie bardzo miękkie, że ten samochód będzie dosłownie sunął jak motorówka po tych wszystkich wertepach, że nie będzie tej karoserii, nie będzie nam tego kadłuba, nazwijmy to, unosiło w żaden sposób. I tu się okazuje, że to zawieszenie jest bardzo twarde, jak na samochód off-roadowy i w ogóle na samochód w porcie. To jest dziwne. Niektóre samochody muscle car, czy jakieś tam starsze w standardzie mają miękkie zawieszenie niż to, co mamy tutaj. I to jest naprawdę, jak dla mnie, duża wada. No ale musicie się też wypowiedzieć w komentarzach, jak wy widzicie ten samochód. No moim zdaniem jest, jak jest. No ale może ja coś tam źle wyczułem, może wy macie jakieś inne spostrzeżenia, osoby, które kupiły sobie te DLC, albo osoby, które oglądają ten odcinek i ja tak teraz staram się pokazywać ten samochód i może mają inne zdanie na ten temat. Jak dla mnie, auto wygląda fajnie, podoba mi się, jest drapieżne z wyglądu i świetnie, że taki samochód dodali, taki hardkorowy, offroadowy, ale z drugiej strony nie jest na tyle hardkorowy, żeby na takim tuningu przynajmniej, może ja coś tam też źle zrobiłem, ale nie jest na tyle hardkorowy, żeby był jakąś tam wielką konkurencją. I to mnie trochę boli, no. Takie to niefajne jest. Myślałem, że będzie miał jednak to zawieszenie takie fajniejsze. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.